Przechodzimy do kolejnego pytania, które zgłosili posłowie pani Małgorzata Sadurska, Adam Kwiatkowski i pan Waldemar Andzel z klubu Prawo i Sprawiedliwość w sprawie planu likwidacji specjalnych ośrodków wychowawczych. Pytanie skierowane jest do ministra edukacji i jako pierwszy pytanie zadaje pan poseł Adam Kwiatkowski, tak? Tak, dziękuję bardzo panie marszałku. Chcemy zapytać o przyszłość specjalnych ośrodków wychowawczych. To 43 placówki w całej Polsce, to około 2000 dzieci i młodzieży w 32 powiatach i to wreszcie realizowany od kilku miesięcy przez ministra edukacji narodowej plan likwidacji tych placówek. Pod koniec sierpnia niektórzy z organów prowadzących otrzymali od ministra edukacji taką informację, że likwidacja specjalnych ośrodków wychowawczych zdaje się być uzasadniona i nieunikniona. To z pisma ministra edukacji narodowej, a potem zaczęły się kontrole. Kontrole, które przebiegały jakby w dwóch falach. I co ciekawe, kontrolerzy, którzy kontrolowali te ośrodki z poziomu kuratorów, kilku z nich zostało, nie wiem jak to powiedzieć, ale no powiedzmy sobie, kilka rozmów ich zostało usłyszanych i oni pytali się organów prowadzących i kuratorów, czy dalej kontrolować, bo wszystko jest w porządku. Czyli można powiedzieć, że te kontrole były przeprowadzane z założeniem, że coś trzeba znaleźć. Niedawno skończyła się druga seria kontroli i tak naprawdę nie znamy wyników tych kontroli, nie mamy raportów z tej kontroli. Chcielibyśmy się dowiedzieć, kiedy one będą upublicznione, gdzie i w jaki sposób będzie można się z tymi wynikami zapoznać i czy one uzasadniają z góry założoną tezę przez ministra edukacji narodowej, że trzeba te ośrodki zlikwidować, co jest absolutnym skandalem, ponieważ pozostawia tą olbrzymią grupę dzieci i młodzieży tak naprawdę zupełnie na locie. Jakie były kryteria tej kontroli i jaki była kontrola tych, którzy kontrolowali ze strony ministra edukacji narodowej? I chcielibyśmy się zapytać jeszcze pana ministra o to, jak był prowadzony dialog z rodzicami tych dzieci i tej młodzieży, ponieważ z naszych informacji wynika, że nie tylko ci, którzy prowadzą, są przeświadczeni o tym, że mają być zlikwidowani, ale do tego jeszcze wszystkiego ci, których to dotyczy, czyli rodzice tych dzieci tak naprawdę nie są w żaden sposób informowani i są, co jest rzeczą dość oczywistą, bardzo mocno tym zaniepokojeni. Dziękuję bardzo. Proszę, na pytanie pana posła odpowiadać będzie wiceminister edukacji narodowej Tadeusz Sławecki. Panie marszałku, panie pośle, w pytaniu od razu została z góry założona teza, jakoby intencją ministerstwa miała być likwidacja specjalnych ośrodków wychowawczych, która jest tezą nieprawdziwą. I mówię wprost, że celem Ministerstwa Edukacji nie jest likwidacja tych ośrodków, a wyegzekwowanie przestrzegania prawa. I oczywiście powiem, większość tych ośrodków funkcjonuje dobrze i bardzo dobrze. Natomiast są pewne ośrodki, o których było bardzo głośno w mediach i skończyły się kontrole nie ministra edukacji, tylko prokuratora, skazaniem, wyrokiem sądowym za niewłaściwe działania, mówiąc delikatnie, wychowawcze. Więc prosiłbym, żeby pan mnie dzisiaj nie zmuszał do przedstawienia tutaj, zresztą w ciągu 5 minut nie jest możliwe przedstawienie wyników kontroli, ale tak jak każda kontrola jest publicznie dostępna, tu nie ma nic robione, jak to była sugestia, pod stołem, czy wizytatorzy mieli z góry założone jakieś zadania. To myślę, że jest nieupoważnione. Ja zresztą w ministerstwie przez wiele lat pracuję i tutaj protestuję przeciwko takiemu sposobowi i takim tezom zakładanym z góry.
W ostatnim okresie ujawnione zostały nieprawidłowości w funkcjonowaniu specjalnych ośrodków wychowawczych. Jak wykazały przeprowadzone kontrole do tych ośrodków, rekrutowane są nie tylko dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wskazujące na potrzebę stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, lecz także dzieci z rodzin wielodzietnych, ubogich, niewydolnych wychowawczo, czyli wymagających wsparcia ze strony pomocy społecznej, a nie systemu edukacji. Dzieci, które mają rodzeństwo specjalne środka wychowawcze, czyli zgodnie z zasadą łączenia rodzeństw stosowano w pieczy zastępczej, a nie w systemie oświaty, a rozposiadające postanowienie sądu umieszczeniu w placówce opiekuńczo-wychowawczej, czyli pieczy zastępczej, a osoby taką placówką nie są. Wiele z tych ośrodków de facto realizuje działanie z zakresu pieczy zastępczej, a więc działania niezwiązane z zadaniami oświatowymi. Jednocześnie fakt, że nie są placówkami systemu pieczy zastępczej, uniemożliwia im zapewnienie wychowankom wsparcia dostępnego w tym systemie, na przykład w zakresie usamodzielnienia, finansowania zakupu ubrań, podręczników, przekazywania kieszonkowego itp. My pozbawiamy tych wychowanków. Każde naruszenie dobra dziecka powinno skutkować podjęciem działań zmierzających do uniknięcia wystąpienia takiego zjawiska w przyszłości. Zatem mając na względzie dobro dzieci i młodzieży, które są wychowankami specjalnych ośrodków wychowawczych oraz dostrzegając zasoby i potencjał tych placówek, Ministerstwo Edukacji podjęło wspólnie z ministrem pracy i polityki społecznej, rzecznikiem praw dziecka i również na jego wniosek oraz wojewodami, której celem jest wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości i wypracowanie systemowych rozwiązań zabezpieczających potrzeby dzieci i młodzieży, które przebywają w specjalnych ośrodkach wychowawczych. I to jest naszym celem. Dotychczas odbyły się dwa spotkania konsultacyjno-informacyjne poświęcone przedmiotowym kwestiom. Spotkania zostały zorganizowane dwuetapowo. 8 września odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, do których zadań należy zapewnienie kształcenia dzieci i młodzieży posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz organizacje pieczy zastępczej i kuratorzy oświaty. 22 września odbyło się kolejne spotkanie, w którym udział wzięli m.in. dyrektorzy specjalnych ośrodków wychowawczych oraz przedstawiciele organów prowadzących te placówki. Czyli nie jest prawdą, że my się nie spotykamy z dyrektorami tych ośrodków. W wyniku ustaleń podjętych na tych spotkaniach minister edukacji narodowej w październiku, a jeszcze tutaj dodam, że gdyby doszło do sytuacji, że trzeba przekształcać dany ośrodek, oczywiście w trybie przewidzianym ustawą rodzice zostają powiadomieni z uprzedzeniem. To nie jest tak, że my, tylko na tym etapie kwestia spotkania z rodzicami, to nie na tym etapie. W wyniku ustaleń podjętych na tych spotkaniach minister edukacji w październiku wystosował list do wojewodów z prośbą o powołanie interdyscyplinarnych zespołów, w skład których wchodzą pracownicy kuratorium Wydziału Polityki Społecznej, wojewody, przedstawiciele prezydenta miasta, starosty oraz dyrektorzy specjalnych ośrodków wychowawczych. Tam nie ma ministra. Zespoły przeanalizują lokalne potrzeby, indywidualną sytuację prawną każdego z wychowanków SOW-u i wskażą rekomendowane działania w zakresie przekształcania tych ośrodków. Minister wskazał jednocześnie, że likwidacja specjalnych ośrodków wychowawczych jest rozwiązaniem najmniej pożądanym. 30 listopada zakończyły się prace związane z oceną zasad funkcjonowania specjalnych ośrodków wychowawczych, do których zostały włączone różne podmioty, jak mówiłem, rzecznik praw dziecka, minister pracy i polityki socjalnej, wojewodowie i organy prowadzące niepubliczne SOW-y i dyrektorzy tych ośrodków. Przeprowadzone przez wyżej wymienione zespoły oceny wraz z wnioskami i wnikliwych analiz Ministerstwa Edukacji są podstawą do opracowania rozwiązań najlepszych z punktu widzenia potrzeb dzieci i młodzieży. Obecnie do MEN przekazywane są wyniki przeprowadzonej oceny. I tutaj mamy na razie szczątkowe wyniki, natomiast jeśli będzie kompleksowo, na pewno je upublicznimy. Zespoły analizowały funkcjonowanie każdego SOW-u i sytuację poszczególnych wychowanków tych ośrodków. Ich wiek, sytuacja prawna, przyczyny umieszczenia dzieci w ośrodku podczas pobytu w placówce, częstotliwość kontaktu wychowanka z rodziną, grupą wymagającą szczególnej troski. Są to małe dzieci do 7 roku życia, a wiemy, że system edukacji obejmuje dzieci w wieku powyżej 3 lat życia. W wielu ośrodkach umieszczone są dzieci już od 2 roku życia. Często dlatego, że znajduje się tam ich starsze rodzeństwo w myśl obowiązujących w systemie pieczy zastępczej zasady nierozdzielania rodzeństw. Odnośnie do tych dzieci szczególnie ważna jest informacja o ich sytuacji rodzinnej, w tym możliwości powrotu do rodziny oraz zakresu wsparcia tej rodziny lub zmiany sytuacji prawnej dziecka. Drugą grupą wychowanków
na którą należy zwrócić szczególną uwagę, są dzieci niepełnosprawne. Istotne jest ustalenie rodzaju niepełnosprawności dziecka oraz rodzaju działań terapeutycznych podejmowanych wobec dziecka w ośrodku, w tym zgodności tych działań z indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym, o ile został opracowany. Jeśli wyżej wymieniony program nie został opracowany, należy wyjaśnić jego przyczyny. Panie marszałku, rozumiem, że będzie pytanie dodatkowe, więc będę starał się jeszcze zaspokoić. Dobrze, panie ministrze. Rzeczywiście, może to jest dobry pomysł. Pani poseł Małgorzata Sadurska zadaje pytanie dodatkowe, proszę. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Panie ministrze, no tak z tą likwidacją, czy z zamiarem likwidacji, to nie jest tak, jak pan minister mówi. I mam pytanie. Czy prawdą jest, że w sierpniu 2014 roku do starostów został wysłany list od pani minister edukacji, gdzie była informacja o nieuchronnej i uzasadnionej likwidacji specjalnych ośrodków wychowawczych? Pytanie drugie. Czy prawdą jest, że na pierwsze spotkanie, które się odbyło z udziałem starostów, nie zaproszono i przedstawicieli ministra edukacji narodowej, nie zaproszono dyrektorów specjalnych ośrodków wychowawczych? Czy prawdą jest, że kontrole, które były prowadzone w specjalnych ośrodkach wychowawczych, miały charakter zmasowany, a wyniki na pierwszym spotkaniu i na drugim również były omawiane pod kątem planowanej likwidacji specjalnych ośrodków wychowawczych? Pytanie trzecie, panie ministrze. Czy prawdą jest, że cały czas jest rozważany pomysł przekształcenia na przykład w bursy? Bursy, panie ministrze, to noclegownie, a w specjalnych ośrodkach wychowawczych dzieci, tutaj mówimy o skali 2000 dzieci, mają specjalistyczną opiekę pediatrów, psychiatrów, logopedów. Panie ministrze, kolejne pytanie. Czy w ogóle brane jest pod uwagę, co się stanie z wychowankami, co jest dla nich dobre? Jak wygląda dialog z rodzicami? W jaki sposób państwo teraz, ja to widzę, to stanowisko trochę ewaluuje, państwo się wycofują z takiej agresywnej likwidacji w kierunku przekształcenia, natomiast niepokój w specjalnych ośrodkach wychowawczych pozostał. Jaki koszt jest utrzymania dla budżetu państwa tych 43 specjalnych ośrodków wychowawczych, w tym 32 bodajże prowadzonych przez zgromadzenia zakonne? Czy to właśnie to, że większość specjalnych ośrodków wychowawczych jest prowadzone przez zgromadzenia zakonne, nie było właśnie powodem do przeprowadzenia tej akcji, planowanej akcji likwidacji specjalnych ośrodków wychowawczych? I ostatnie pytanie, kiedy możemy się spodziewać wyników kontroli i wyników pracy tego interdyscyplinarnego zespołu powołanego przez wojewodów? Dziękuję. Doliczyłem się 10 pytań. Proszę, pan minister Tadeusz Sławecki. Pani poseł minutę 20 przedłużyła, to myślę, że ja będę, panie marszałku, mógł przedłużyć, żeby proszę zaspokoić. To żeby nie za długo. Dobrze. Pani poseł, żebyśmy precyzyjnie mówili, funkcjonują 43 specjalne ośrodki wychowawcze, 38 z nich to niepubliczne, 35 prowadzone przez podmioty kościelne, 2000 dzieci, w tym 90 poniżej 7 roku życia oraz mamy 530 powyżej 18. Tam mamy i małe dzieci, i dorosłe, co w systemie oświaty. Określony jest wiek, w którym może przebywać dziecko w systemie oświaty. W pieczy zastępczej nie. 650 wychowanków jest skierowanych postanowieniem sądu. Często skierowanych postanowieniem sądu to powinny być w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych bądź socjoterapii. Także tutaj naprawdę mówmy o obowiązującym prawie. Jeśli trzeba, to go zmieniajmy, ale nie mówmy, że nic się nie stało, nic się nie dzieje. W 2014 roku, pyta pani poseł, została naliczona kwota 67 814 857 zł. Kwota na jednego wychowanka w SOW-ach wynosi 34 400 zł. Także ma pani dokładną informację, ile poszło pieniędzy. Teraz jeśli chodzi, najpierw rozmawiamy z wojewodami, kuratorami, którzy przez wiele lat może naszym zdaniem niedostatecznie kontrolowali te ośrodki. Chcemy uzyskać właściwą informację po to, żeby nie krzywdzić ośrodków dobrze funkcjonujących. Bo dzisiaj wiemy, że te nieprawidłowości, które są, z nimi się nie dyskutuje, one zostały udowodnione, nie mogą się kłaść cieniem na dobrze funkcjonujące ośrodki. To jest to samo, co dotyczy w innych instytucjach.
Problemem wymagającym rozwiązania jest obowiązujące prawo, które przewiduje działanie takich ośrodków i w tym zakresie nie zmieniło się ponad 20 lat, a weszła ustawa o pieczy zastępczej. Staranną analizę rozwiązań prawnych w zakresie opieki nad dzieckiem przeprowadził np. wojewoda małopolski. W efekcie w znacznej części funkcjonują placówki, które są co prawda placówkami systemu oświaty, ale nie prowadzą szkół, często natomiast sprawują pieczę zastępczą nad dziećmi pozbawionymi opieki rodziców, czyli de facto są placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, choć nie mają ku temu uprawnień wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Ważne jest podkreślenie, że podejmowane działania zmierzać będą w kierunku uporządkowania obu systemów, systemu oświaty oraz systemu pieczy zastępczej i nie mają na celu poczynienia oszczędności finansowych, co często nam się zarzuca. Zależy nam na wypracowaniu rozwiązań pozwalających zagospodarować wszystkie środki finansowe przeznaczone dotychczas na funkcjonowanie specjalnych środków wychowawczych. I dajemy pewne określone warianty, które mogą być realizowane. Jak pani pyta, mam szczątkowe wyniki kontroli, może nie całościowe, ale na przykład. I już proszę bardzo. W 16 ośrodkach część ośrodków wykonuje zadanie pieczy zastępczej w stosunku do wszystkich lub części wychowanków. Na przykład realizuje postanowienie sądu umieszczenie w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Część statutów nie zawiera wszystkich elementów wymaganych przepisami prawa. W zakresie na przykład pracowników, wychowanków, nazw organu. Nie wszystkie ośrodki zatrudniają kadry posiadające wymagane prawem kwalifikacje. W 14 przypadkach stwierdzono. W części ośrodków nie udostępniono wychowanków wglądu do przysługujących praw. 2. Nieprawidłowości w przyjmowaniu wychowanków zgodnie z artykułem 2 ustawy o systemie oświaty. Ośrodki dla dzieci i młodzieży wymagających specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, to jest przyjmowanie wychowanków poniżej 3 roku życia, posiadanie rodzeństwa w ośrodku jako powodu przyjęcia, przyjmowanie studentów, osób dorosłych niekontynuujących nauki, przyjmowanie wychowanków posiadających postanowienie sądu o umieszczeniu w pieczy zastępczej. W 20 przypadkach stwierdziliśmy tego typu naruszenie aktualnych przepisów. Ja jeszcze raz zapewniam, że przyglądamy się tym kontrolom. Nie są to żadne kontrole tendencyjne, jak tu sugerowano, i nie jest celem ministerstwa likwidacja, a uporządkowanie, żeby funkcjonowały zgodnie z prawem, był prowadzony właściwy nadzór, właściwa opieka i te osoby, które wkładają serce często w prowadzenie tego typu działań, żeby nie były brane jednakowo i oceniane tak jak ci, którzy popełniają, tak jak tu stwierdzono wyrokiem sądowym, nawet przestępstwa. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.